Okej, widzę, że chyba wszystko jest ok. Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie. Przede wszystkim chciałam podziękować, że zdecydowaliście się spędzić pierwszy poniedziałek roku szkolnego z nami, z Mapą Karier. Nazywam się Klaudia Stano i na co dzień Mapę Karier współtworzę. Mapa Karier to, jak już pewnie większość wie, platforma, interaktywna baza zawodów, na którą serdecznie wszystkich zapraszamy bezpłatnie, bez ograniczeń, ale Mapa Karier to też dużo więcej i regularnie dzielimy się wiedzą, doświadczeniem, inspiracjami i zapraszamy specjalistów, dlatego dzisiaj zaprosiliśmy profesor Małgorzatę Rosalską, niezastąpionego specjalistę, doradczynię zawodową w szkole podstawowej, pracownika akademickiego na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. I ten, kto już był na webinarach z Małgosią, ten wie, że czeka nas dużo wiedzy, ale też dużo takiego racjonalnego podejścia i takiego krytycznego myślenia, co ja osobiście bardzo, bardzo doceniam. I bardzo jest to dla mnie inspirujące. Mam nadzieję, że dla Was też będzie. No a ten, kto nie wie, czego się spodziewać, to dzisiaj się przekona i mam nadzieję, że ten wieczór będzie dla Was taką fajną pigułką wiedzy. Wiemy z Waszych wiadomości, że ten temat jest bardzo potrzebny. Dzisiaj będziemy rozmawiać o diagnostyce w doradztwie zawodowym. I zanim jeszcze oddam głos Małgosi, to powiem, jak to nasze spotkanie będzie wyglądać. Będzie ono trwało mniej więcej półtorej godziny. Może chwileczkę dłużej, to zależy od tego, czy będziecie mieć pytania, bo jeżeli będziecie mieć pytania, to możecie je oczywiście zadawać tutaj na czacie publicznym, jeżeli jesteście w ClickMeetingu, bądź na Facebooku, normalnie w komentarzach. W ClickMeetingu możecie swoje pytania oznaczać pytajnikiem. I jeżeli to zrobicie, to nam po prostu pod koniec tej części prezentacyjnej będzie nam łatwiej wyłowić takie, nie wiem, najciekawsze, najbardziej interesujące większe grono osób i Małgosia postara się odpowiedzieć w ramach tego czasu, który nam zostanie na Wasze pytania. Standardowo będzie nagranie z tego wydarzenia. Wrzucimy je pewnie już jutro na nasz kanał YouTube Mapy Karier. Tam znajdziecie też wszystkie poprzednie nagrania. No i też standardowo nie wystawiamy zaświadczeń za udział w naszych webinarach, ale no jestem przekonana, że ta wiedza, którą dzisiaj zdobędziecie, czy inspiracja sprawi, że to nie będzie aż tak istotne. I jeżeli będą jakieś dodatkowe pytania, to ja przez cały czas będę na czacie, zarówno tutaj w ClickMeetingu, jak i na Facebooku, także po prostu pytajcie, jeżeli byłyby jakiekolwiek problemy. Myślę, że możemy przechodzić już powoli do rzeczy. Ja jeszcze tak na koniec mojego wstępu bardzo dziękuję firmie ClickMeeting, naszemu partnerowi technologicznemu, że możemy się tutaj po prostu spotykać w tak dużym gronie. No i już dalej nie przynudzam, tylko oddaję głos Małgosi i rozpoczynamy prezentację. No dobrze, to pięknie dziękuję. Witam wszystkich bardzo serdecznie. W ogóle serce rośnie, że tyle osób jest zainteresowanych diagnostyką w doradztwie zawodowym. Temat rzeczywiście jest ważny, dlatego że tym zajmujemy się na co dzień w naszej pracy. Ja oczywiście miałam pewien kłopot, jak to ubrać jakby i w treści, jak to zmieścić w czasie. Tak jak Klaudia powiedziała, jestem doradcą zawodowym w szkole podstawowej, w szkole podstawowej numer 25 w Poznaniu, ale też jestem, to jest moje podstawowe zajęcie, nauczycielem akademickim. Ja prowadzę zajęcia z diagnostyki w doradztwie zawodowym na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i na ten przedmiot mam 45 godzin. Ja mam 15 godzin wykładu i 30 godzin ćwiczeń. I teraz wyobraźcie sobie, że chciałam to jakoś zebrać, uporządkować, żeby najważniejsze rzeczy zmieścić w tym czasie 90 minut, które mamy. Poszłam sobie tropem takim bardzo praktycznym, czyli pomyślałam sobie, czego ja potrzebowałabym tak najbardziej, pracując w szkole w obszarze diagnostyki.
domyślam się, że najbardziej potrzebujecie narzędzi, takiej po prostu narzędziówki. Ale z drugiej strony wydaje mi się, że jeżeli chcemy być profesjonalnymi doradcami zawodowymi, no to generalnie wypada też mieć taki background teoretyczny i coś wiedzieć i coś rozumieć. I teraz, jaki jest rozkład jazdy na dzisiaj? Jaki jest plan tego webinaru? Na początek troszeczkę teorii. Wydaje mi się, że to będzie takie absolutne minimum i taka teoria najbardziej podstawowa. Później zastanowimy się, po co my w ogóle diagnozujemy i jak to jest skomponowane w cały proces realizacji doradztwa w szkole. Później troszeczkę o tym, co diagnozujemy, bo to wcale nie jest takie oczywiste. I ostatnia rzecz, jak możemy to robić. Ja postaram się zadbać o jakieś takie sensowne proporcje pomiędzy wiedzą teoretyczną, a takimi podpowiedziami praktycznymi. Jeżeli będziecie mieć jakieś pytania, to tak jak Klaudia powiedziała, po prostu wpisujcie je ze znakiem zapytania i pod koniec, jeżeli będę potrafiła, to spróbuję na nie odpowiedzieć. Taki jest plan. Mam nadzieję, że będzie korespondował z waszymi potrzebami i oczekiwaniami. Jeżeli coś jest ważne z waszej perspektywy, a tego nie będzie, to zawsze na czacie możecie napisać albo zadać pytanie. No to zaczynam. Aha, jeszcze jedna rzecz, bardzo ważna. Ja się na chwileczkę cofnę. Ja będę mówiła generalnie w kontekście szkolnym o diagnozowaniu, bo domyślam się, że większość z nas tutaj pracuje jako doradca zawodowy w szkole, czyli realizujemy te dziesiątki tak zwane, czyli w siódmej, w ósmej klasie, no i w szkołach ponadpodstawowych. Ja będę koncentrowała się głównie na doradztwie, które realizujemy na lekcjach, podczas zajęć grupowych. Dlaczego to jest ważne zastrzeżenie? Dlatego, że w mojej szkole mamy tak to zrobione, że doradztwo indywidualne, czyli tak naprawdę to oparte mocniej na procedurach testowych, u nas jest robione w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Ja troszeczkę powiem o testach, ale nie będę się na tym zatrzymywać, dlatego że chciałabym skoncentrować się na tym, co my możemy robić w trakcie zajęć z większą grupą uczniów. Myślę, że to też wyjdzie w trakcie tego webinaru. Jeżeli będzie jakiś niedosyt w tym zakresie, to powiem, gdzie będzie ciąg dalszy. No i zobaczymy, co wyjdzie w pytaniach. I ta sprawa absolutnie podstawowa. O czym my mówimy? Ja przygotowałam dla was jedną definicję i będzie to jedyna definicja na tym webinarze. Czym jest diagnoza? Ja wybrałam definicję Mazurkiewicza z 1995 roku dlatego, że to jest definicja bardzo dyskusyjna. To znaczy, mamy rzeczy bardzo oczywiste, klasyczne i teraz tak. Jest to opis wycinka rzeczywistości na podstawie zebranych i ocenianych danych z różnych źródeł. I to jest dla nas bardzo ważne i właściwie porządkujące to, o czym będę dzisiaj mówić. My generalnie potrzebujemy informacji z różnych źródeł, ale uczeń też potrzebuje informacji z różnych kontekstów i z różnych źródeł. No i później wyjaśniamy, czy najpierw opisujemy, wyjaśniamy. Za chwileczkę będę o tym mówić więcej, ale tutaj na samym końcu jest bardzo ważna rzecz, którą chciałabym zaznaczyć już na początku. Mazurkiewicz pisze, że diagnozę robi się po to, aby dane zjawisko czy proces albo zmienić, albo utrzymać w kierunku pedagogicznie pożądanym. I tutaj właśnie taka myśl, która będzie nam kontekstować to, o czym dzisiaj będę mówić. Po co diagnozujemy? Co diagnozujemy? Co my chcemy osiągnąć? I moje myślenie, to jest moje prywatne myślenie, ja też tak myślę o doradztwie zawodowym, ten kierunek pedagogicznie pożądany dla mnie jest taki, żeby uczeń, z którym pracuję, uzyskał jak najwięcej informacji na swój własny temat po to, aby mógł podejmować racjonalne decyzje. Im więcej ma informacji o sobie, ale też o kontekście, w którym żyje, tym łatwiej podejmować jest mu decyzję. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że czasem jeszcze pokutuje takie myślenie, że zrobię test, wyjdzie mi wynik, dopasuję w kluczu zawód, no i sprawę mam załatwioną. Ja przypomnę, o tym jeszcze będę mówiła, że to jest myślenie w kategoriach cechy i czynnika. To jest myślenie, które było bardzo popularne w doradztwie i śmiem twierdzić, że nadal się dobrze trzyma, ale to nie jest jedyne podejście.
I ja będę chciała Wam dzisiaj pokazać też alternatywy do testów. Tym bardziej, że testy my gdzieś wiążemy bardziej z tym doradztwem indywidualnym, a nie z tym, co robimy w klasie z większą grupą uczniów. I to było takie, wiecie, bardzo, bardzo krótkie wprowadzenie teoretyczne, czym jest ta diagnoza. I teraz tak, dlaczego my ją robimy w procesie doradczym? No bo generalnie, myśląc o doradztwie w szkole, czy podstawowej, czy w szkole ponadpodstawowej, my mamy jakieś cele do zrealizowania. Dla mnie tym nadrzędnym celem jest to, żeby pomóc komuś wybrać racjonalnie, czy podjąć racjonalne decyzje. I to jest pierwsze pytanie, do czego mają być przydatne dane z diagnozy? Do czego my podprowadzamy naszego ucznia? Jeżeli ja sobie pomyślę w taki sposób i w taki sposób ułożę proces doradczy, że te informacje mają być przydatne przede wszystkim uczniowi, ale też jak doświadczenie z pracy w szkole pokazuje, one mają być przydatne też dla rodzica, który wie, na czym stoi, to ja wtedy wiem, co diagnozować i jak diagnozować. I to trzecie pytanie, które tutaj zarysowałam, to jest jak diagnozę wkomponować w cały proces doradczy. I teraz tu się pojawiło pytanie, tutaj zerkam na czat, czy ten webinar wykorzystam w klasach 1-3. To zależy, bo teraz zobaczcie, jeżeli my pomyślimy o procesie doradczym realizowanym w szkole, jako o procesie realizowanym właściwie od zerówki do klasy 8, to jasne, że tak. Dlatego, że my właściwie od klasy 0 do klasy 8 możemy wzmacniać kompetencje ucznia w zakresie autodiagnozy. To znaczy, że on będzie realnie patrzył na własne zasoby, na własne kompetencje, zainteresowania, preferencje, aspiracje itd. Czyli moim zadaniem jest rozwijać takie kompetencje w zakresie autodiagnozy, że uczeń coraz mniej będzie potrzebował doradcy zawodowego. Nie jest to podcinanie gałęzi, na której siedzimy, absolutnie nie. Ale chodzi o to, żeby jak on wyjdzie z tej szkoły, to żeby on też wiedział, co analizować, na co patrzeć i jak może to robić, do jakich narzędzi może się odnosić. I teraz to, co macie na slajdzie, to jest generalnie taka bardzo podstawowa typologia diagnoz. Jak widzicie w przypisie, to jest wzięte z Ziemskiego, z publikacji z 1973 roku. I ja to podaję Wam nie dlatego, że nie znam nowszych publikacji, tylko dlatego, że to jest klasyka i wszyscy do tego nawiązują. Po co my robimy diagnozę? Ja mam wrażenie, że w doradztwie zawodowym, oczywiście zachęcam do tego, żebyśmy się nie zgadzali, tak, możemy podyskutować, dominuje diagnoza klasyfikacyjna. To znaczy, na podstawie jakichś cech, czynników, ja przyporządkowuję do pewnych typów typologii. Najprostszym przykładem to są te wszystkie testy i kwestionariusze, po które tak chętnie doradcy sięgają. Czyli na przykład wszystkie narzędzia oparte na koncepcji Holanda, tak, gdzie mamy typy zainteresowań zawodowych, czy typy osobowości zawodowej. To są wszystkie kwestionariusze dotyczące zainteresowań, no weźmy na przykład Woroniecką. Tak, no, mamy troszeczkę tych narzędzi, czy nawet koncepcja inteligencji wielorakich Howarda Gardnera. To jest nadal diagnoza klasyfikacyjna. Ona jest bardzo atrakcyjna dla doradcy, ona też jest bardzo atrakcyjna dla ucznia i jest bardzo atrakcyjna dla rodzica, dlatego że wiecie, no, jest szybka akcja i prosty wynik. Ktoś rozwiązuje test, liczymy wyniki, tak, i wychodzi nam, jakim ktoś jest typem, albo do jakiej grupy należy, albo jaki ma typ uzdolnień. Ja o tym jeszcze chwileczkę powiem później, dlatego że to jest wygodne, ale ma też swoje minusy, ma też swoje mankamenty. Bardzo bym chciała, żebyśmy zwrócili uwagę na to, że diagnoza klasyfikacyjna, mimo że jest łatwa i przyjemna, to jest jednym z rodzajów diagnoz. I nie wiem, jakie wy macie doświadczenia, ale z mojej perspektywy takiej pracy doradczej, dużo ważniejsze w procesie doradczym są pozostałe typy diagnoz. No może poza diagnozą fazy. Diagnoza genetyczna to jest diagnoza, która ma na celu wyjaśnienie stanu rzeczy, który występuje aktualnie. Na przykład, jeżeli ja mam ucznia, który ma absolutnie zaniżone aspiracje w stosunku do swoich umiejętności czy uzdolnień, to mnie interesuje dlaczego. Dlaczego ktoś, kto ma bardzo wysokie zasoby, tak, a nie wierzy w siebie, skąd to się wzięło, tak, jakie są przyczyny?
I diagnoza genetyczna pozwala mi zrozumieć, jakie są korzenie, jakie są źródła. W procesie podejmowania decyzji to jest bardzo ważne, żeby zrozumieć, co jest u podstaw. Czy to jest myślenie rodziców, czy to są jakieś przekonania, czy to są jakieś, nie wiem, być może uprzednie doświadczenia, które zadziałały w taki, a nie inny sposób. Później mamy diagnozę znaczenia, czyli jaką wartość ktoś przypisuje pewnym jakby zasobom, albo też diagnoza znaczenia wyjaśnia nam aspiracje, czyli na przykład jakie znaczenie przypisuje temu, że dostanę się na studia, albo jakie znaczenie rodzice przywiązują do tego, że dziecko zdobędzie fach w ręku, jak to czasami mówią, albo konkretny zawód i na przykład obniżają aspiracje. Tutaj też bardzo fajnie wychodzi diagnozowanie przekonań. Diagnoza fazy, no tutaj jakby mamy mniejsze pole manewru, ale to spokojnie można wykorzystać na przykład do analizy procesu grupowego, jak prowadzicie warsztaty, ale to już tak troszeczkę naciągane. No i mamy diagnozę prognostyczną. I to jest diagnoza, którą ja bardzo często wykorzystuję w pracy doradczej. I prawdę mówiąc, nieważne czy w podstawówce, czy z dorosłymi, czy w szkoły ponadpodstawowe. Dlatego, że czasem nasi uczniowie mają bardzo duże aspiracje, albo mają marzenia, albo mają plany, ale nie konfrontują ich z zasobami albo z uzdolnieniami. I diagnoza prognostyczna to jest taka diagnoza, która pozwala skonfrontować aspiracje, marzenia, plany z rzeczywistymi zasobami i uzdolnieniami. A jak to robię też w późniejszej części naszego webinaru Wam opowiem, ale wydaje mi się, że tak w pracy doradczej to jest... Znaczy powiem tak, ja robię generalnie wszystkie typy diagnoz, ale to nie jest tak, że wszystkie robię w stosunku do jednej osoby. To zawsze patrzę na to indywidualnie, co jest potrzebne. Bo czasem jest tak, że ktoś ma potrzebę po prostu diagnozy klasyfikacyjnej, najczęściej rodzic, ale jak pracuję z uczniem, no to generalnie idziemy w kierunku prognostycznej, ale też genetycznej. Jakby skąd się bierze takie myślenie u niego, albo skąd się wzięły takie aspiracje, albo na przykład skąd się biorą takie obawy, albo bariery. Także bardzo polecam, bardzo zachęcam, żeby na diagnozę popatrzeć szerzej. Nie tylko w kontekście diagnozy klasyfikacyjnej, bo wtedy naprawdę ucinamy sobie dużo możliwości, popatrzenia na problem szerzej albo popatrzenia na temat głębiej. Czyli naprawdę możemy, wiecie, robić to, co jest takim ciekawym doradztwem, a nie takim po prostu typowo klasyfikacyjnym. Także na podstawie wyników z testu ja określam typ, czy zainteresowań, czy osobowości zawodowej. To jest ważne, ja oczywiście też to robię, ale chodzi o to, żeby to nie było wyłącznie tylko to. I teraz jeszcze chcę Was zatrzymać chwileczkę na pomyśleniu, po co my to robimy. Czyli po co robimy diagnostykę. I tutaj są, ja to przygotowałam dla Was jakby w takiej perspektywie pewnych opozycji. Czyli na przykład, jeżeli popatrzymy na cele diagnostyki w kontekście doradztwa zawodowego, a doradztwa personalnego, to w doradztwie personalnym my koncentrujemy się na osobie, z którą pracujemy. Czy to będzie uczeń, czy to będzie osoba dorosła. Dla mnie punktem odniesienia jest jej dobro. Jest to, żeby ona jak najlepiej usytuowała się w sytuacji zawodowej, ale też kontekst zawodowy usytuowała dobrze w kontekście innych ról, które pełni w życiu. Szczególnie to dotyczy sytuacji tranzycji na przykład zawodowej albo różnego rodzaju przejść. Natomiast jeżeli robimy diagnostykę związaną z doradztwem personalnym, no to generalnie dominuje interes pracodawcy. Ja nie mówię oczywiście, która perspektywa jest lepsza, która jest gorsza, ja po prostu pokazuję, że one są inne. I wykorzystując te same narzędzia, te same techniki, my tutaj realizujemy inne cele. I na to zwracam uwagę, dlatego że my często pracujemy jako doradcy zawodowi, zarówno w obszarze doradztwa zawodowego, jak i doradztwa personalnego. I warto pamiętać, że te cele są po prostu troszeczkę w innych kierunkach. Dalej. Cele diagnostyki w obszarze szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych. Dla mnie rozróżnienie jest tutaj bardzo proste. Pracując z uczniami w szkole podstawowej, dla mnie kluczowym celem jest pomóc im pomyśleć,
czy chcą się dalej uczyć ogólnie, czy wybierają zawód. I ci uczniowie w mojej szkole, to jest absolutna większość, tak, absolutna większość, mało tego, ja pracuję w szkole z oddziałami specjalnymi, integracyjnymi, większość uczniów wybiera zawód. Dla mnie to jest bardzo ważny moment i bardzo mi zależy, żeby jak najlepiej ich do tego przygotować. I inaczej pracujemy, nieco inaczej, tak, z uczniami, którzy wybierają liceum, bo oni ścieżkę zawodową mają lekko odsuniętą, chociaż wybierając rozszerzenia, oni już powinni mniej więcej wiedzieć, co jest brane pod uwagę przy rekrutacji na kierunki, o których myślą. Ale dla mnie podstawowym punktem takim pracy i bardzo ważnym jest to, żeby pomóc uczniowi dobrze wybrać zawód. To jest bardzo ważne. Natomiast w szkole ponadpodstawowej to doradztwo generalnie idzie w różnych kierunkach. I tutaj zwracam uwagę na to, że doradztwo w liceum i doradztwo w szkołach kształcących w zawodach to są totalnie różne bajki. Dlatego, że w liceach jakby podprowadza ich pod wybór kierunku studiów, a proszę mi wierzyć, i to mówię z perspektywy nauczyciela akademickiego, te wybory są czasem naprawdę przedziwne, momentami nawet absurdalne, bo wybierają z tych zbiorów, które mają uświadomione i nie wybierają kierunków, o których nie mają świadomości, że w ogóle są. Ale mam doradztwo też dla uczniów, którzy już się uczą zawodu. I to nie jest tylko tak, że ich przygotowuję do rynku pracy, bo czasem jest tak w tych szkołach, i to jakby co roku mam takie historie, że oni się orientują, że po prostu to jest jakaś wtopa życia, że oni się spodziewali czegoś innego, no i tutaj po prostu trzeba ratować sytuację, ratować na różne sposoby, tak? Także tutaj zwracam uwagę, że te cele są bardzo różne. No i znowu, perspektywa klienta, perspektywa rynku pracy. Ja wam tak powiem, oczywiście jesteśmy tu w grupie doradców i myślę, że mamy bardzo różne myślenie na ten temat, ale no, u mnie przeważa serce pedagoga i naprawdę dosyć mocno irytuje mnie takie myślenie, że ja mam przygotowywać uczniów do potrzeb rynku pracy. No, ja wiem, że ta narracja jest bardzo popularna w różnych przekazach, ale ja chcę przygotować ucznia, który będzie umiał wybierać, który będzie umiał projektować i który sam będzie decydował, kim na tym rynku pracy będzie chciał być. Czy on będzie chciał być pracodawcą, czy pracownikiem, czy współpracownikiem. I to mnie ukierunkowuje też na inne działania, ale też inaczej pozwala mi zaprojektować diagnostykę. Czyli zwracam na to mocno uwagę, zanim przejdziemy do tych rzeczy takich bardziej praktycznych. No i ostatnia perspektywa, która nam dzieli te cele, to jest, po co my robimy diagnozę. Czy my robimy dla celów poznawczych, czy dla celów decyzyjnych. Mimo że diagnozujemy tutaj rzeczy bardzo, bardzo podobne, to jeżeli ja robię, i tak robię najczęściej w szkole podstawowej w siódmej klasie, po prostu poznaj siebie i daj im kategorie, w świetle których oni mogą siebie poznawać. Ale jeżeli robię z kimś diagnozę decyzyjną, czyli ta szkoła czy ta szkoła, ten zawód czy tamten zawód, to my się skupiamy na innych rzeczach. Chyba odważę się powiedzieć, że diagnoza decyzyjna jest dla mnie diagnozą bardziej precyzyjną. Ja po prostu wtedy się skupiam na detalach dotyczących opcji, a diagnoza poznawcza to jest po prostu szeroko, tak? Szeroko, głęboko, ile się da. Po prostu te lusterka, w których oni mogą się przeglądać właśnie w obszarze diagnostyki, to my dosyć często zmieniamy. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze poznają różne aspekty siebie, ale też uczą się autoanalizy, uczą się kryteriów przyglądania się sobie i uczciwej, rzetelnej samooceny. Myślę, że to jest w ogóle taka kompetencja transferowalna, żeby uczciwie na siebie popatrzeć. I teraz już przechodząc do rzeczy bardzo takich, już bardziej konkretnych, dwa przejścia. I to myślę, że warto mieć na uwadze. My w tej chwili mamy mocne przejście do poradnictwa całożyciowego, czyli to, że mamy lifelong learning, czyli tą edukację całożyciową, naprawdę totalnie nam wpływa i kształtuje coś, co nazywamy lifelong guidance, czyli mamy poradnictwo całożyciowe. Czyli kiedyś tego wsparcia doradczego to potrzebowali uczniowie w szkołach albo w poradniach psychologiczno-pedagogicznych. W tej chwili ta ścieżka karierowa czasem wymaga wsparcia przez całe życie. My tych przejść mamy bardzo dużo. Im lepiej nauczymy naszych uczniów
autodiagnozy, autoanalizy, tym lepiej oni będą się poruszać w tym swoim świecie dorosłym, świecie własnej indywidualnej kariery zawodowej. Bardzo bym chciała, żebyście zwrócili uwagę na ten slajd i na te przejścia, czyli lifelong learning do lifelong guidance i z diagnozy do autodiagnozy. Dlatego, że to jest to, czego oni tak naprawdę od nas potrzebują, albo nawet nie wiem, czy wiedzą, że potrzebują, ale na pewno będą z tego korzystać. Im większe zasoby tutaj dostaną, czy jak będą wzmocnione, tym bardziej będą z tego korzystać po prostu w życiu, nie tylko w karierze zawodowej. No i teraz przechodzimy do przedmiotu diagnozy, czyli co my tak naprawdę możemy diagnozować. Tego jest bardzo dużo. Ja spróbowałam to jakoś podzielić i taki najprostszy podział przedmiotu diagnozy, czyli tego, co my możemy diagnozować z naszymi uczniami albo u naszych uczniów, albo pomóc im, żeby sobie zdiagnozowali, ja to podzieliłam na dwie kategorie, czyli na kategorie proste, na kategorie złożone. To jest taki podział absolutnie roboczy, nie jakiś naukowy czy podręcznikowy, ona po prostu uporządkuje to, o czym chcemy dzisiaj mówić. I teraz tak, jeżeli chodzi o kategorie proste, to są takie kategorie, które my możemy zdiagnozować na przykład jednym narzędziem, albo jednym kwestionariuszem, albo jednym testem. Najbardziej popularne, jeżeli chodzi o diagnostykę, są zainteresowania i tutaj zainteresowania najczęściej zawodowe, bo o to nam chodzi. Ja to mówię przy różnych okazjach. Dla mnie to jest sytuacja dosyć smutna, jeżeli ja mam diagnozować uczniowi, czym on się interesuje. Bo wydaje mi się, że jeżeli ktoś się czymś interesuje, to raczej o tym wie. My na doradztwie najczęściej zabieramy się za zainteresowania zawodowe. Przypominam, że to jest ta półka związana z teoriami cechy i czynnika Holland. Tak, to są te testy. Ja w tym obszarze oczywiście korzystam z MUKOZA. Jeżeli ktoś z nas nie zna MUKOZA, to bardzo warto się zapoznać. To jest narzędzie opracowane przez panią profesor Annę Paszkowską-Rogacz. Ja z tego po prostu korzystam w szkole. Dlaczego polecam? Znaczy, poza tym, że to jest narzędzie, które jakby bardzo, bardzo ułatwia i cele diagnostyczne, ale też cele metodyczne, bo bardzo łatwo jest przełożyć diagnostykę tutaj na rozwiązania metodyczne, ale do tego macie podręcznik w języku polskim. I jeżeli ktoś u siebie diagnozuje czy odczuwa deficyty w zakresie wiedzy diagnostycznej, to ten podręcznik naprawdę może pomóc uporządkować sobie wiedzę z obszaru takiej diagnostyki, z obszaru no właściwie psychometrii. Bardzo, bardzo polecam. I to jest narzędzie, które ja po prostu robię w szkole. I to robię na zajęciach grupowych z uczniami. I teraz, żeby było jasne, ja nie omawiam wyników z każdym uczniem. Jeżeli uczeń ma potrzebę omówienia tego indywidualnie i na tym mamy coś budować, to my to robimy w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Ja to robię w taki sposób, że uczniowie na lekcji rozwiązują ten test, następnie pracujemy na tych typach zainteresowań. Czyli generalnie idziemy w metodykę, ale oni mają uruchomione myślenie, te ich wyniki są taką kotwicą, która ich mocno przytrzymuje, i na tym dalej pracujemy. Bardzo zachęcam, tak? Ja bardzo polecam, u mnie to się sprawdza. Jeżeli chodzi o preferencje, zresztą o tym za chwileczkę powiem, gdzie to szukać, koniecznie wartości. Nie wiem, czy wy to robicie na swoich zajęciach. Co jest dla ciebie ważne? Dlaczego coś wybierasz? Jakie są twoje priorytety? Też za chwileczkę powiem, jak ja diagnozuję wartości. Ale bardzo zachęcam, żeby tego nie pomijać. Tak, to jest bardzo ważne, żeby uczniowie mieli szansę skonfrontowania się ze swoimi wartościami, ale żeby też posłuchali, jakie wartości mają inni i jak te wartości determinują ich wybory. Niekoniecznie muszą się tutaj uczyć na swoich błędach. Kolejna rzecz, aspiracje.
wiedza i uzdolnienia szczegółowe. Za chwileczkę powiem Wam, jak to robię, natomiast najpierw chcę pokazać, co diagnozujemy. I te obszary, czyli tutaj na chwileczkę wrócę, zainteresowania, preferencje, wartości, aspiracje, wiedza i uzdolnienia szczegółowe, one są stosunkowo łatwe do zdiagnozowania. Tak naprawdę żaden wyczyn. I szczerze zachęcam tutaj nie tylko do szukania różnego typu gotowców, ale po prostu do tworzenia własnych narzędzi. Ja za chwileczkę pokażę wybrane i powiem, skąd je biorę, ale te rzeczy myślę, że powinny być gdzieś tam w trakcie procesu doradczego rozpoznawane albo przynajmniej sugerowane uczniowi, żeby się im poprzyglądał. Ja od razu przypomnę, bo o tym już mówiłam, proces doradczy rozumiem jako proces realizowany nie tylko w 7-8 klasach, ale od edukacji wczesnoszkolnej. I teraz zobaczcie, że tutaj mamy też kategorie złożone. I tu się zaczynają schody. Dlatego, że jeżeli ja chcę zdiagnozować postawy albo chcę zdiagnozować zatrudnialność ucznia, albo chcę zdiagnozować jego kompetencje zarządzania karierą, no to ja już tego nie załatwię jednym narzędziem czy jednym teścikiem, dlatego że to są kategorie złożone. A z mojej perspektywy to są kategorie niezwykle istotne. Jeżeli ja chcę rozpoznać postawę ucznia wobec procesu projektowania kariery, albo postawę ucznia wobec rynku pracy, albo jego zasoby w obszarze zatrudnialności, no to ja muszę wiedzieć, na co patrzeć. Jeżeli chcę zdiagnozować zasoby karierowe, to nawet tutaj liczba mnoga mi wskazuje, że to nie jest jedno narzędzie, że to nie jest jedna kategoria. Zresztą zobaczcie, samo pojęcie diagnozowania kompetencji. Nawet jeżeli mamy zdiagnozowaną kompetencję jako wiedzę plus umiejętności, to znowu pytanie, jak to diagnozować? I nawet przy tak prostej definicji, czyli że jest to wiedza plus umiejętności, no to ja już słyszę, tak? Ja już słyszę, że ja muszę zdiagnozować dwie rzeczy. Tak? Czyli nawet już jeszcze nie pytam, jak to zrobić, ale ja już wiem, że muszę przynajmniej dwie. Jeżeli pracujecie z uczniami w szkołach ponadpodstawowych albo pracujecie z osobami dorosłymi, to takim bardzo ważnym obszarem jest relacja kariery do innych sfer życia, czyli to, co nazywamy work-life balance. No i teraz jak to diagnozować? Co tutaj diagnozować? A dobrze wiemy, tak, z naszej pracy doradczej, że tu są bardzo liczne napięcia i z tej sfery, czy jakby z tej granicy pomiędzy karierą a innymi sferami życia wynika bardzo wiele kryzysów. I teraz jak do tego podejść diagnostycznie? Dlaczego ja wyodrębniłam te kategorie? Dlatego, że mam takie poczucie, ale oczywiście nie musimy się zgadzać, że w naszym środowisku doradczym my bardzo mocno, albo ciągle jeszcze bardzo mocno, koncentrujemy się na samym narzędziu. Tak? Do czego mam test, albo do czego mam kwestionariusz, albo do czego mam, nie wiem, jakieś karty, albo cokolwiek. Najpierw jest pytanie, co ja chcę osiągnąć, a potem co mi w tym pomoże, czyli jakich informacji o sobie potrzebuje uczeń albo nasz klient, żeby osiągnąć swój cel. Jeżeli ja sobie ponazywam, co ja chcę zdiagnozować, to ja dopiero później sobie pomyślę, jak ja mogę to zrobić. Ale najpierw co? I naprawdę, to mówię zupełnie serio, bo ja różne rzeczy widzę w szkołach i różne mam też doświadczenia. Nie koncentrujmy się tylko na zainteresowaniach zawodowych, które diagnozujemy testami czy kwestionariuszami. Pójdźmy szerzej, tak? Pójdźmy szerzej. Szczególnie jeżeli pracujecie w szkołach ponadpodstawowych, no wydaje mi się, że zatrzymanie się na takich rzeczach jak zatrudnialność, albo czy ja mam kompetencje zatrudnieniowe, albo czy ja mam kompetencje zarządzania karierą, no to jest to, co uczeń o sobie zdecydowanie powinien wiedzieć. Albo przynajmniej te kategorie powinien znać. Dobra. To teraz przechodzimy do tego, jak to robić. Jak to diagnozować. I teraz tak. Jeżeli chodzi o zainteresowania zawodowe, to tak jak powiedziałam, UOKOS, tutaj widzę na czacie, że podajecie sobie linki.
Jeżeli potrzebujecie testy oparte na teoriach cechy i czynnika, to bardzo zachęcam zainteresować się ofertą pracowni testów psychologicznych. Oni mają dosyć bogatą ofertę i robią to bardzo uczciwie, dlatego że jest wyraźnie zaznaczone, które testy są tylko dla psychologów, a które są też dla doradców niebędących psychologami. I większość tych narzędzi jest udostępniana po szkoleniu. Po prostu trzeba najpierw zrobić sobie bazowe szkolenie z psychometrii, nikomu to nie zaszkodzi, a później do niektórych narzędzi jeszcze są dodatkowe szkolenia. Jeżeli chcecie mieć pewność, że absolutnie legalnie i profesjonalnie korzystacie z tych testów, to po prostu warto przejść przez szkolenie i uzyskać uprawnienia. Tam są różne aspekty diagnozowane. Po prostu bardzo zachęcam, żeby po tym naszym webinarze, jak będziecie mieć chwilę czasu, czy jutro, czy pojutrze, zerknąć na stronę pracowni i zobaczyć, co tam jest. Być może coś was zainteresuje. Warto, tak? Po prostu warto. Ja, tak jak mówiłam, w szkole mojej podstawowej po prostu korzystam z MOKOZA i nie korzystam z innych rzeczy, bo po prostu no, nie mam więcej na to czasu. Ale jeżeli wy macie możliwości albo pracujecie w doradztwie indywidualnym, to oczywiście warto się tutaj zainteresować. Jeżeli chodzi o badanie preferencji, no to zdecydowanie tutaj polecam filtr preferencji mapy karier. Jeżeli jeszcze nie znacie, no to koniecznie. Moi uczniowie fantastycznie się tym bawią, żeby było jasne. To jest generalnie, no nie chcę powiedzieć zabawa diagnostyczna, ale ja to traktuję jako uruchomienie myślenia w obszarze preferencji. Lubię, nie lubię. Tutaj mała dygresja. Ja jak robię zajęcia z doradztwa zawodowego, to już na pierwszych lekcjach, czy tam na drugich lekcjach, już w siódmej klasie, robię z nimi ten model wyboru zawodu oparty na trzech zbiorach, czyli chcę, mogę i rynek pracy. Oni najczęściej wiedzą, co chcą, ale rzadko potrafią uzasadnić dlaczego. Czyli na przykład, nie wiem, teraz są ochroniarze, celebryci, youtuberzy, testerzy gier i tak dalej. I oni mówią, że tym chcą być, ale nie wiedzą dlaczego. I test czy filtr preferencji mapy karier jest o tyle fajny, że on pokazuje kryteria oceny preferencji, czyli jakby na podstawie czego ja coś lubię albo czegoś nie lubię, albo dlaczego wybieram, albo dlaczego odrzucam. I to jest bardzo wdzięczne narzędzie do takiej pracy też na lekcji, ale ja wiem z doświadczenia, że uczniowie później przy tym zostają. Także w domu sobie to sprawdzają, pokazują rodzeństwu, czasem rodzice się też bawią. Także to jest bardzo użyteczne. Ale jeżeli chodzi o preferencje, czyli co wybieram, co odrzucam, to ja pracuję na Q-sortach. Myślę, że część z nas na pewno zna tę technikę. Ona polega na sortowaniu. No właśnie, to jest to, nie? Że ja mam 45 godzin na diagnostykę ze studentami, a to jest po prostu wszystko w skrócie. Generalnie polega na tym, że dajemy uczniowi listę czynników, czyli na przykład, co warto brać pod uwagę wybierając zawód, albo co warto brać pod uwagę wybierając liceum, albo co warto brać pod uwagę, nie wiem, wybierając studia, cokolwiek, albo co jest dla ciebie ważne. Dajemy bardzo długą listę, która się nazywa Q-setem i oni mają za zadanie powybierać. My dajemy kryteria tego wyboru, czyli na przykład ja proszę, żeby wybrali 9 najważniejszych. Albo 10 najważniejszych. Potem na przykład jest praca w grupie i oni mają razem ustalić, które na przykład są bardziej istotne, mniej istotne. Mogę im dać po prostu od 1 do 9, czy od 1 do 10, mogę im dać jakąś strukturę rangowania. Generalnie chodzi o to, żeby pomyśleli, co wybierają, co odrzucają. Co jest ważniejsze, co jest mniej ważne. I na Q-sortach spokojnie możecie zbudować zajęcia. To jest technika, która nigdy nie zawodzi i to jest technika, którą spokojnie wtykniecie w zajęcia 45-minutowe, bez względu na to, na jakim poziomie edukacyjnym pracujecie. One są o tyle dobre, że pokazują, że każdy może myśleć inaczej, bo najczęściej jest tak, że grupy mają inne wyniki i my je sobie omawiamy na różne sposoby, ale też pokazujemy, że masz prawo myśleć różnie,
tylko pomyśl, jakie konsekwencje wynikają z tego, co wybierasz i jakie masz priorytety. Czyli tutaj Wam podpowiadam te dwie techniki. Filtr, który macie po prostu pod ręką i jest gotowy. Natomiast Q-sorty, przykłady Q-sortów macie też w tych publikacjach, które są na ORE zamieszczone. One są oczywiście przeterminowane, bo to tam, nie pamiętam, 2012 rok chyba, czy któryś, ale przykłady chyba są jakby nadal aktualne, no bo one się nie zdezaktualizowały. Możecie zobaczyć, jak to wygląda, jak się nad tym pracuje. To jest warsztat diagnostyczny doradcy zawodowego. Tam chyba w załączniku są też przykłady Q-sortów. Także warto to zastosować, dlatego że możecie to też ładnie ubrać metodycznie, to można zrobić kolorowo, ciekawie, jest dynamicznie. I co ważne, jest nieocennie. Czyli pokazujemy, możesz myśleć różnie, tak? Tylko pomyśl o konsekwencjach. Jeżeli chodzi o wartości, no to oczywiście zachęcam do stosowania testu na kotwicę Shaina. Różne wersje macie w internecie, jak po prostu wpiszecie kwestionariusz Shaina, to oczywiście to w różnych formach. Też macie w tej książce warsztat diagnostyczny. Oczywiście Q-sorty. No i tutaj bardzo zachęcam do technik projekcyjnych, czyli wszystkie techniki plastyczne, ale bardzo wdzięczna jest praca na metaforach. I tutaj możecie wykorzystywać różnego rodzaju karty. Nie trzeba koniecznie wydawać jakiejś kasy i kupować jakieś mega drogie. Po prostu to mogą być zdjęcia z gazet, widokówki, cokolwiek. Oczywiście bardzo wdzięczne są karty Dixit, ale też możemy pracować na metaforach takich, no wiecie, po prostu werbalnych. Tutaj polecam książkę Amundsena dotyczącą, chyba ona nie jest wydana po polsku, nie wiem, ale generalnie wykorzystywanie metafor też podprowadza pod myślenie w kategoriach wartości. Bardzo, bardzo zachęcam. Aspiracje. Znowu, Q-sorty, prace na przekonaniach i techniki projekcyjne. Tutaj też często się wykorzystuje różnego rodzaju ankiety i kwestionariusze. To jest oczywiście bardzo przydatne, tylko uwaga. To jest bardzo ważne zastrzeżenie, jak my to później analizujemy. Dlatego, że jeżeli robicie ankietę i na przykład badacie aspiracje w klasie albo badacie aspiracje na całym poziomie, czyli ósmoklasistów albo uczniów klas siódmych albo uczniów szkół jakichś tam, no to co później robimy? No później analizujemy to statystycznie. Tylko w kontekście procesu doradczego i to, co ja chcę zrobić z uczniem, to, że ja go porównam do innych, no to generalnie czemu ma to służyć? Także tutaj uważajmy, nie, żeby nie przestrzelić. A jeżeli robimy badania edukacyjne, nie wiem, piszecie doktoraty albo coś tam, to jasne, róbmy badania. Ale jeżeli nam chodzi o pracę z uczniem i wspieranie go w procesie podejmowania decyzji edukacyjno-zawodowych, to nie wiem, czy takie ankiety generalnie mają sens. A jak jeszcze są anonimowe, to już w ogóle. No chyba, że do ewaluacji jakiejś tam, czy badań. No i teraz wiedza. I tutaj powiem wprost. Ja moim uczniom robię testy wiedzy. Takie wiecie, po prostu jak się robi sprawdziany, jak się robi testy na studiach, czy z innych przedmiotów. Dlaczego? Dlatego, że to, co oni chcą, jest ważne. To, jakie oni mają plany, marzenia, jest bardzo ważne. Ale jeżeli oni podejmują decyzje na podstawie nieracjonalnych przesłanek albo przeterminowanej, nieaktualnej wiedzy, no to po prostu kicha, tak? To nie jest dobra sytuacja. Teraz spróbuję Wam pokazać. Nie wiem, czy widać? Widać. To jest przykładowy teścik, który sobie robimy chyba na początku ósmej klasy, czyli oni już są po siódmej klasie ze mną i to robimy na rozgrzewkę. A jak widzicie, ja to sobie robię w Socrative. A tutaj mam taką wersję w PDF-ie, ale spokojnie możemy to robić online, możemy to robić na innych tam Kahootach, Quizletach i innych rzeczach, ale o co chodzi? Aha, żeby było jasne, oni nie robią tego indywidualnie, ja im to daję w małych grupach, na przykład trzyosobowych, żeby nie wprowadzać takiej atmosfery, wiecie, że to jakiś sprawdzian i oceny, absolutnie nic z tych rzeczy. Chodzi o to, żeby oni sobie wiedzę odświeżyli, sprawdzili, gdzie są deficyty, gdzie nie ma deficytów. I ja też dostaję informację zwrotną,
co zapamiętali z zeszłego roku, a co jeszcze nie. Te pytania są bardzo proste, typu po szkole podstawowej można wybrać. Tak, oczywiście są podpuchy typu liceum profilowane i szkoła zawodowa. Ale też mamy na przykład pytania dotyczące strony, na której znajdziesz informacje o zawodach, to świat zawodów, mapa karier, informator o zawodach i jak zostać fachowcem. No jak ktoś mi nie zaznaczy mapy karier, no to jest kłopot, tak? No bo oni muszą to znać. Albo na przykład na okładce informatora o zawodach szkolnictwa zawodowego są jabłka, truskawki, pomidory, brukselki, nigdy nie widziałem tego informatora. I teraz, jeżeli oni mi zaznaczą pomidory, no to ja wiem, że jest kłopot, tak? Bo pomidory to już wersja nieaktualna. Po prostu sprawdzam, tak? Sprawdzam wiedzę. Nie tylko testy na zainteresowania, predyspozycje i coś tam, tylko po prostu twarda, merytoryczna wiedza. I to jest jeden rodzaj testów. Oj, przepraszam, coś kliknęło mnie, tak? Jesteś. Ale też robię, i to robię w szkołach ponadpodstawowych, ale też robię ze studentami doradztwa. Robimy sobie testy z wiedzy ogólnej, ponieważ dobrze wiecie, że czasem z tymi rekrutacjami jest tak, że oni po prostu sprawdzają, jaki człowiek przychodzi do pracy. Czy ten kandydat jest ogarnięty we współczesnym świecie, czy nie. I też robimy sobie takie testy dotyczące wiedzy o społeczeństwie, historii sztuki, muzyki i tak dalej. To znaczy, moi studenci to tworzą, tak, w ramach ćwiczeń, ale też pokazuje, że taka wiedza po prostu ogólna jest potrzebna też w kontekście rekrutacji i funkcjonowania w zawodach. Także ja zachęcam też do tego, żeby nie bać się sprawdzać wiedzy na zajęciach z doradztwa. Oni po prostu muszą coś wiedzieć. Tak po prostu merytorycznie. Kolejna rzecz, uzdolnienia szczegółowe. No i tutaj chwilę się zatrzymamy. Myślę, że korzystacie z testu inteligencji wielorakiej Howarda Gardnera. Albo korzystacie z tej wersji z ORE, albo korzystacie z różnych wersji, które krążą w internetach. Pamiętajcie, że to jest deklaratywne. Czyli uczeń zaznacza, jak mu się wydaje, że jest. Wartość predykcyjna, dyskusyjna, zresztą są bardzo ciekawe artykuły, które podchodzą krytycznie do tego narzędzia. Ja je wykorzystuję na zajęciach grupowych z doradztwa, czyli w ramach tych dziesiątek, dlatego że mi to narzędzie bardzo ładnie koresponduje z metodyką. My po prostu uruchamiamy sobie myślenie w kategoriach zasobów, tak? Czyli do czego jest mi bliżej i konfrontujemy to sobie z zawodami. Natomiast jeżeli ja pracuję z uczniem, który mi mówi o wyborze zawodu albo zastanawia się, czy on ma predyspozycję, cokolwiek to oznacza, tak? Czy ma zasoby, to ja wtedy proponuję testy uzdolnień szczegółowych. I to są na przykład zadania typu, na przykład typu takiego. Tu chcę wam pokazać. To jest na przykład ćwiczenie badające skupienie i uważność. Czyli na przykład, no wiadomo, co by trzeba zrobić, tak? Mamy trzy twarze i znaleźć tą, która się różni, która jest inna. Jeżeli ktoś mi mówi o zawodzie, gdzie jest wymagana spostrzegawczość, skupienie na szczegółach, tak? To ja mogę zrobić tego typu ćwiczenia. Jeżeli ktoś mi mówi, że chce być architektem krajobrazu albo myśli o architekturze, ale nie wie, czy się nadaje, no to już schodzimy na poziom konkretu. Tak? I robimy ćwiczenia na uzdolnienia szczegółowe. Jeżeli ktoś mi mówi, że chce być prawnikiem, lekarzem, historykiem, politykiem, proszę bardzo, robimy ćwiczenia na myślenie logiczne, słowne. Czyli zobaczcie, z poziomu deklaratywnego, tam gdzie mówiłam o Howardzie Gardnerze, schodzimy na poziom konkretu. Po prostu sprawdź się. Tak? Zobacz, jak to u ciebie wygląda. Tych ćwiczeń macie zastrzęsienia po prostu wszędzie. Po prostu jakby stwórzcie sobie swój warsztat. Tego typu rzeczy można robić jako takie rozgrzewkowe na zajęciach, ale też no na przykład
czasem robię tak, że daję im takie zadanie i później mają dopasować, w jakich zawodach to jest potrzebne, w jakich zawodach to, to stosujemy. Tak, tutaj też mamy myślenie logiczne. Także jest tego troszeczkę, warto z tego korzystać, ale... Oj, coś kliknęło nie tak. Dobra. Ale też chcę wam pokazać jedną rzecz, która na pewno się przyda na zajęciach, na pewno w szkołach ponadpodstawowych. To są profile uzdolnień. Oczywiście one są dyskusyjne, my możemy z nimi dyskutować, ale ja pracuję z uczniami w taki sposób. Daję im sam profil. Oczywiście najpierw sobie wyjaśniamy, co jest co, takie robimy ćwiczenia w tym zakresie. Ale daję im sam profil i oni mają powymyślać, do jakich zawodów te profile pasują. Czyli co z tego, że tu jest napisane polityka i stosunki międzynarodowe, a tu już, że jest napisane prawo. Jeżeli oni są mi w stanie uzasadnić, dlaczego ten profil uznali, że pasuje do takiego, a nie innego zawodu, no to super, tak? To po prostu niech tak działa. A w drugą stronę daje im kierunek studiów albo zawód i oni mają przedyskutować, jaki profil w obszarze tych uzdolnień szczegółowych sami by zaproponowali. I to jest naprawdę takie ćwiczenie uruchamiające myślenie, czy ja się nadaję, czy mam zasoby. Ale też na przykład mam takie sytuacje na zajęciach, że ktoś chce iść na prawo i na przykład porobił sobie ćwiczenia na myślenie logiczne, słowne i po prostu bieda. Tak? Bieda, poszło słabiutko, słownikowo też słabiutko. No to co? Tak? Co wtedy? No to wtedy pytanie, czy chcesz to rozwijać, wzmacniać? Tak? No i wtedy proszę bardzo, proponuję ci tutaj możliwości pracy. I robimy sobie ćwiczonka. Natomiast jeżeli z jakiegoś powodu stwierdzasz, że nie masz zasobów, albo nie chcesz iść w tę stronę, albo nie chcesz rozwijać, no to proszę bardzo, zastanawiam się to w związku z tym, co cię kręciło w tym prawie i czy to, co cię kręciło, możesz dostać gdzie indziej. Czy zmieniamy kierunek, tak? Tutaj już mamy dużo różnych możliwości. Tutaj jeszcze mamy chyba profil do psychologii, proszę bardzo, do rolnictwa i środowiska naturalnego. Tak jak powiedziałam, z tymi profilami możemy dyskutować. To też uczy krytycznego myślenia. Na przykład uczeń może mi powiedzieć, że on się nie zgadza, że na przykład na poziomie 7 myślenie matematyczne. Jeżeli ma argumenty, fantastycznie. Właśnie o to chodzi, żeby myśleli krytycznie. I teraz skąd to brać? Tutaj wrzucam wam dwie okładki. To jest książka Testy niezbędne przy wyborze zawodu i kierunku studiów. To jest starość, ale przydatna. Warto to gdzieś mieć i sprawdzić sobie. Oczywiście podchodzimy do tego krytycznie, tak, zawsze. I książka, z której ja bardzo chętnie korzystam i bardzo dużo korzystam, to jest Test Training. Wersja niemiecka, co mi daje takie poczucie, że niewiele osób też z tego korzysta, bo generalnie jak już ludzie korzystają, to raczej z anglojęzycznych. To jest bardzo gruba książka, generalnie cała z testami rekrutacyjnymi. Bardzo fajna, tak? Oni aktualizują dosyć często i do tej książki też jest podłączona płyta, więc można sobie pewne rzeczy drukować. No generalnie trzeba sobie to przetłumaczyć, ale niektóre ćwiczenia są takie, że nie trzeba tłumaczyć, bo są na przykład graficzne. Także tutaj bardzo, bardzo polecam, tak, jeżeli chodzi o diagnozowanie uzdolnień. Ale też zwracam uwagę na próbki pracy, żeby uczeń miał szansę się skonfrontować, czy jemu się wydaje, że umie, czy że po prostu umie. I ja bardzo się staram w mojej pracy w szkole podstawowej, żeby uczniowie, którzy myślą o konkretnym zawodzie, żeby mogli czy mieli szansę skonfrontować swoje wyobrażenia, oczekiwania z zawodową rzeczywistością. Myślę, że to jest bardzo ożywcze doświadczenie. I teraz przechodzimy do koloru zielonego, jak widzicie. I to są te kategorie złożone. Czyli na przykład, jeżeli ja chcę rozpoznać postawę, to po pierwsze muszę wiedzieć, z czego składa się postawa. I to jest taki elementarz doradczy. Jak ja wiem, do kogo mówię i przepraszam, że mówię takie rzeczy oczywiste,
ale myślę, że takie oczywiste rzeczy też warto sobie czasem przypomnieć. Przypominam, że postawa składa się z trzech komponentów: poznawczego, afektywnego i behawioralnego. I tutaj kłopot polega na tym, że bardzo często w szkołach my oceniamy postawy ucznia po tym, jak się zachowuje. Czyli diagnozujemy to na podstawie jedynie komponentu behawioralnego. To jest tak, jakby oceniać górę lodową na podstawie tego, co wystaje ponad wodę. Jeżeli ja chcę zdiagnozować postawę ucznia wobec jego przyszłości edukacyjno-zawodowej, to mnie interesuje, co on wie, czego nie wie, ale też mnie interesuje, czego się boi, na co ma nadzieję. Jakie są jego obawy, ale też jakie są jego marzenia. Jeżeli zdiagnozuję te trzy rzeczy, no to mam szansę rozpoznać postawę, ale generalnie bardzo mocno przestrzegam przed tym, żeby postawy rozpoznawać wyłącznie na podstawie komponentu behawioralnego, bo to jest słabiutkie. Tak, to jest za mało. To jest też, myślę, że bardzo nie w porządku. Nie, to jest tak samo, że nie wiem, postawy ucznia wobec szkoły diagnozujemy na podstawie tego, jak się odnosi do kogoś, tak, albo czy ma absencję, czy nie. No, za mało, tak, za mało. Kolejna sprawa, zatrudnialność, czyli to employability, które no, jest bardzo ważną kategorią w takim myśleniu karierowym. Przypominam, że zatrudnialność jest cechą człowieka, czyli to nie jest kategoria rynku pracy, tylko moja indywidualna zatrudnialność polega na tym, że ktoś chce mnie zatrudnić, ktoś chce ze mną pracować. Czyli na ile to, co ja mam, tak, te moje zasoby są, no nie chcę użyć tego słowa, ale użyję, chyba zrozumiecie, że to jest w cudzysłowie, atrakcyjne dla rynku pracy czy dla potencjalnego pracodawcy. I teraz co my tu mamy? Podstawowe atrybuty i indywidualne kompetencje, ale też cały zbiór kompetencji transferowalnych, ale też kwalifikacje, ale też kompetencje. Tak? I teraz nawet tutaj widzicie, że te pojęcia są, mimo że one tworzą zatrudnialność, to same w sobie są kategoriami złożonymi. Jak badać kompetencje? Kwalifikacje, ale jakie? Tak? Tutaj oczywiście odsyłam do myślenia w kategoriach ZSK. Ja wprowadzam u mnie na doradztwie pewne kategorie ZSK. Uczniowie wiedzą, co to są kwalifikacje rynkowe, co są pełne, niepełne. To robię w 8 klasie, ale nie wyobrażam sobie, że uczeń w szkołach ponadpodstawowych ma deficyt tutaj, bo to jest wiedza po prostu operacyjna, ona im się przyda. To jest wiedza bardzo życiowa. Dalej umiejętności transferowalne, czyli tutaj dotykamy całego zbioru kompetencji miękkich. I teraz to się łatwo opisuje, ale pytanie, jak to zdiagnozować? O ile w podstawówce my możemy powiedzieć, dobra, to jeszcze odpuszczamy, jest trochę za wcześnie. Chociaż no nie wiem, czy jest za wcześnie. To w szkołach ponadpodstawowych, mimo że mamy tylko na to 10 godzin, to jest kategoria, moim zdaniem, tak jak mówiłam, nie musimy się zgadzać, absolutnie podstawowa. Tak, absolutnie podstawowa. I oni powinni wiedzieć, co się składa na zatrudnialność, ale też powinni mieć szansę, możliwość przeanalizowania swoich własnych zasobów w kontekście zatrudnialności. Także to bardzo mocno akcentuję i bardzo mocno na to zwracam uwagę. Jeżeli chodzi o kompetencje, my najczęściej posługujemy się takim podziałem kompetencje twarde, kompetencje miękkie. To jest jasne, tak? Jesteśmy w gronie doradcy, więc nie chcę mówić rzeczy oczywistych. Dla naszych uczniów to rozróżnienie, kompetencje twarde i miękkie koniecznie musi być wprowadzone, żeby oni jakby też wiedzieli, co do czego przypiąć. Ale dla mnie w perspektywie diagnostycznej dużo ważniejszy jest podział na kompetencje deklarowane, kompetencje rzeczywiste. Wiecie, no mi się może wydawać, że jestem zdolna niesłychanie, tak, że mam takie umiejętności, że mam takie kompetencje, że absolutnie fantastycznie się komunikuję, że jestem najlepszym wykładowcą na świecie. Mi się może wydawać, tak? Mi się dużo rzeczy może wydawać. I to też widzimy pewnie w pracy z naszymi uczniami, że im się też dużo wydaje. Natomiast jak jest rzeczywiście? Tak, jak jest w realnych sytuacjach zawodowych, to jest totalnie inna bajka, totalnie inna historia. I teraz znowu, jak to diagnozować?
Ja tutaj podaję na tym slajdzie dwie techniki, żeby zobrazować, jakie są różnice. Wywiad behawioralny to jest wywiad, który pozwala nam uzyskać pewne informacje, które powiedzmy są mniej deklaratywne, bo totalnie deklaratywne to są rozmowy kwalifikacyjne. Tak jak przychodzi ktoś i mówi, że jest przedsiębiorczy, twórczy, umie pracować w zespole, jest odporny na stres i nie wiem co tam jeszcze. Znamy te opowieści, tak? Zresztą ja czasem mam wrażenie, że oni są tego uczeni. Albo czytają w jakichś dziwnych poradnikach. I na pytanie, a skąd o tym wiesz, albo daj mi dowód, no to czasem się pojawia cisza. Tak? No bo generalnie no jaki dowód? Po prostu taki jestem. Wywiad behawioralny i bardzo zachęcam, żeby też, no właśnie, kreatywny, punktualny. Widzę na czacie, że tutaj macie też doświadczenie i pomysły w tym zakresie. Wywiad behawioralny pozwala nam troszeczkę przejść w kierunku tych kompetencji rzeczywistych. Czyli na przykład opowiedz o swojej największej porażce w pracy i czego się z tej porażki nauczyłeś. Albo w przypadku uczniów opowiedz o swoim największym niepowodzeniu edukacyjnym i czego się nauczyłeś. Albo opowiedz o swoim wyzwaniu, albo opowiedz o swoim sukcesie. Czyli sprowadzamy to do konkretu, ale też od razu podpinamy pod to pytanie, czego się nauczyłeś? Co z tego, no nie lubię tego słowa, wyniosłeś, ale czujecie, o co chodzi. Natomiast, jeżeli mamy możliwość, a podejrzewam, że rzadko mamy w sytuacjach szkolnych, bardzo zachęcam do technik behawioralnych. Czyli po prostu pokaż. Tak, to jest sytuacja, kiedy mówimy sprawdzam. O ile kompetencje twarde są sprawdzane na różnego rodzaju, nie wiem, egzaminach czy w takich sytuacjach ćwiczeniowych, to myślę, że trudniej jest z kompetencjami miękkimi. A wydaje mi się, że one są bardzo ważne, żeby sprowadzać je na poziom konkretu. Ja wam podam taki przykład, który bardzo często też słyszę jakby w takich sytuacjach nauczycielskich, szkolnych, że jak słyszymy w pokoju, nie wiem, że będzie szkolenie z komunikacji, to wszyscy mówią, ale my już to mieliśmy, tak? My już to znamy, o tym już było. Ale gdybyśmy zeszli na poziom, to pokaż, jak stosujesz parafrazę, klaryfikację, odzwierciedlenie, to nagle się okazuje, że było, ale ja nie potrafię tego zaaplikować. I w diagnostyce kompetencji to jest bardzo ważne, żeby sobie rozdzielić, co zdiagnozujemy na poziomie deklaratywnym i nam to wystarczy, bo chodziło nam o to, żeby coś uruchomić, a co chcemy sprawdzić na poziomie realnym, rzeczywistym, no i wtedy potrzebujemy pewnych technik behawioralnych. Oczywiście mamy jakieś takie techniki środka, znaczy nie wiem, czy one są środka, może źle się wypowiedziałam, ale na przykład są feedbacki 360, czy feedbacki 180. Ja tego nie robię w szkole. Tak, bo to jest kwestia kultury oceniania i ja nie chcę ryzykować. Nie? Generalnie to jest też, gdybym może miała więcej czasu na pracę z nimi i wykształciła właśnie taką kulturę oceny, kulturę udzielania informacji zwrotnej, kulturę przyjmowania informacji zwrotnej, to może by poszło, ale póki co nie chcę ryzykować. No i jeszcze jedna zielona kategoria, czyli ta złożona, to są kompetencje zatrudnieniowe. Są różne typologie tego, co nazywamy po angielsku employability skills, czyli że masz kompetencje do tego, żeby być zatrudnionym i to są te poznawcze, metodyczne, społeczne i one są jeszcze rozdrobnione. Czyli na przykład, jeżeli pracujecie w szkole ponadpodstawowej, to spokojnie można zaplanować model diagnostyczny w oparciu o tę typologię. Po prostu zachęcam do tego, żeby budować to w taki sposób, tak, żeby oni widzieli mapę, tak, żeby widzieli różne kategorie i potrafili je operacjonalizować. No i teraz przechodzimy do metod, jeśli chcę je teraz zebrać. Generalnie metody mamy jakościowe i ilościowe. I to wiecie, tak? To jest jakby jasne. Absolutna większość, nie odważa się powiedzieć, że wszystkie, ale myślę, że absolutna większość narzędzi opartych na teorii cechy i czynnika, to są, należy do metod ilościowych. I tam mamy też różne rzeczy z psychometrii.
Natomiast wiele nowszych koncepcji, czyli tam, wiecie, Savickas, czy w ogóle te wszystkie teorie związane na konstruowaniu karier, bardzo często podpowiadają nam metody jakościowe. Nie wiem, jakie wy macie takie, jakie macie doświadczenia. Ja w toku mojego kształcenia byłam dobrze chyba wytrenowana w takim myśleniu ilościowym i jakościowe są, no nie chcę powiedzieć, że trudniejsze, ale myślę, że one są bardziej wymagające. Też do interpretacji, ale też do przeprowadzenia zajęć w tym obszarze. Ale to co kto lubi, tak? Ważne, żeby mieć to rozróżnienie, że mamy metody ilościowe i jakościowe. Kolejny podział, który warto gdzieś tam mieć w głowie, to są metody deklaratywne i metody behawioralne. Czyli pamiętajcie, że przy tych deklaratywnych to uczeń czy klient, jakkolwiek go nazwiemy, on nam opowiada, jak on to widzi. To też jest ciekawy materiał, tak? On też ma wartość diagnostyczną, ale w sytuacjach bardziej konfrontacyjnych albo decyzyjnych warto też sprawdzić, jak zadziałają te metody behawioralne, czyli pokaż. I teraz, co my mamy do dyspozycji? Tutaj zebrałam to, o czym mówiłam, o czym wspominałam, ale w ramach takiego podsumowania warto się tutaj zatrzymać. Testy. Tak jak powiedziałam, jeżeli chcemy uczciwie stosować testy, to warto zrobić sobie powtórkę z psychometrii. I bardzo zachęcam do tego, żeby zastanowić się, czy mamy do czynienia z testem, czy z kwestionariuszem, czy z psychozabawą. Odważę się powiedzieć, że i testy, i kwestionariusze, i psychozabawy można sensownie wykorzystać, tylko trzeba mieć wyraźnie zdefiniowany cel. Natomiast zawsze, jeżeli sięgacie po jakiś test, należy, i to mówię zupełnie serio, tak? Należy się zapytać, czy ja mam do niego uprawnienia. Czy mi wolno ten test zastosować. Jeżeli lubicie testy i macie potrzebę testów, to oczywiście zerknijcie też na stronę ORE. Tam są te materiały poprojektowe i te z pierwszej części projektu. One generalnie, chyba wszystkie, były oparte na teoriach cech i czynnika, ale to sprawdźcie, które tam są jeszcze dostępne. I też jeżeli was interesują testy, czy w ogóle interesuje was takie myślenie o diagnozie zasobów karierowych, to też zapraszam 6 października na webinar EPALE, oczywiście też bezpłatny, gdzie z doktorem Jakubem Wierzbickim będziemy rozmawiać o diagnozie zasobów karierowych, ale tam bardziej będziemy mówić o diagnozowaniu tych zasobów u osób dorosłych. Czyli jeżeli pracujecie w szkołach ponadpodstawowych albo z dorosłymi, to bardzo, bardzo zapraszam. Tam informacje będą na EPALE, jeżeli macie potrzebę, to zapraszamy. I to, o czym już mówiłam, sugeruję, tak? Zachęcam, żeby zerknąć na stronę pracowni testów psychologicznych, bo tam jakby mamy pewność, że te testy są odpowiedniej jakości, tak? I spełniają cechy narzędzi, czyli mówimy o trafności, rzetelności, standaryzacji, normalizacji i tak dalej. Dalej, techniki behawioralne, bardzo zachęcam. To są czasem rzeczy związane z scenkami, tak, czy z modelowaniem, ale warto to robić, szczególnie w obszarze kompetencji miękkich. Obserwacje. My po prostu widzimy, jak uczniowie w różnych sytuacjach działają. I tutaj znowu myślę, że ten punkt dotyczy mocno kompetencji miękkich. Q-sorty, o których już mówiłam, kwestionariusze, ankiety, dyskusje, debaty. I teraz tak, dyskusje i debaty dla większości kojarzą się z rozwiązaniem metodycznym. Natomiast dla mnie jest to też narzędzie diagnostyczne, dlatego że ja mam szansę posłuchać, jakimi argumentami posługują się uczniowie. Tylko uwaga, ja nie mówię o takich sytuacjach, gdzie po prostu wpuszczamy temat i czekamy, co się zadzieje. Tak? Czyli robimy takie zajęcia, czasem są w szkołach, że nauczyciele są dumni, że była taka dyskusja, że prawie się pogryźli. Absolutnie nie o to chodzi. Ja bardziej myślę o debatach oksfordzkich albo o nieco uproszczonych formach debat, tam gdzie uczeń ma szansę się przygotować, ale też ma szansę przemyśleć argumenty, które chce użyć. Tak? Tutaj też możecie wykorzystać diagnostycznie te wszystkie metody związane z
dyskusjami w małych grupach, tak? Czy World Cafe, czy w ogóle Open Space, jeżeli to w ogóle jest możliwe w szkole. No i techniki projekcyjne. Tutaj ktoś napisał w międzyczasie na czacie, o co chodzi z tymi technikami projekcyjnymi. Techniki projekcyjne po prostu są nie wprost, czyli za pomocą czegoś rozmawiamy o czymś innym. Oczywiście mówię to w bardzo dużym uproszczeniu. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że to jest moje doświadczenie, możecie oczywiście mieć inne. Uczniom czasem trudno jest mówić, czasem trudno jest nazywać. I moje doświadczenie na przykład z pracy kartami Dixit jest takie, że one stanowią niebywałą podpórkę do tego, żeby powiedzieć to, co człowiek nosi w sercu czy w głowie, ale nie wie, jak to zwerbalizować. Po prostu obraz pomaga uzewnętrznić to, co jest trudno nam opisać, omówić, ale techniki projekcyjne to są też, na przykład w Poznaniu Centrum Wspierania, jako zaraz wspomnę nazwę, CWRKDZ, oferuje uczniom test ACNIHA, tak, który też jest testem projekcyjnym i uczniowie bardzo chętnie z tego korzystają. Tak? Bardzo ciekawe narzędzie. Mimo, że gdzieś tam jest oparte też blisko teorii cech i czynnika, to też jest oparte na fotografiach. Tak? Nie wiem, czy pracujecie tym narzędziem, ale naprawdę ciekawie uczniowie bardzo chętnie z tego korzystają. Także u mnie w szkole. Tych technik macie bardzo dużo, tylko teraz tak, nie chodzi o narzędzia. Ja wiem, że doradcy często mają potrzebę testu, kwestionariusza, konkretu, karty pracy, ale zaufajcie sobie, jeżeli wiecie, co chcecie zdiagnozować i wiecie, po co chcecie zdiagnozować, twórzcie swoje narzędzia, twórzcie swoje karty, twórzcie swoje testy, twórzcie swoje obrazy. Jak mamy do tego prawa, to nie jest tak, że ja muszę mieć narzędzie typu test wystandaryzowany, żeby robić diagnostykę. Ja nie muszę tego mieć. Jeżeli wiem, co chcę zdiagnozować, to dopiero wówczas myślę, jak chcę to zrobić. I teraz rzecz tak naprawdę najważniejsza, przez którą przemkniemy tylko. Moim zdaniem absolutnie najważniejszą techniką diagnostyczną jest rozmowa doradcza. Absolutnie, znaczy dla mnie. Jest to podstawowe narzędzie, jest to najważniejsze narzędzie, tylko jest to narzędzie wymagające. Oczywiście nie mamy na to czasu, bo patrzę na zegarek i wiem, która jest godzina, ale dla mnie, jako dla doradcy, najważniejszym narzędziem diagnostycznym jest pytanie. I to jest kwestia do tego, żebyśmy się poprzyglądali swojemu własnemu warsztatowi w zakresie prowadzenia rozmowy doradczej, na ile my potrafimy operować pytaniami po to, żeby wyzwalać autorefleksję, żeby uruchamiać pewne obszary, żeby ta rozmowa była diagnostyczna dla nas, ale była też diagnostyczna i uruchamiająca dla osoby, z którą pracujemy. Ja tylko to sygnalizuję. Jeżeli macie możliwość poćwiczenia na jakichkolwiek warsztatach, rozmowę doradczą, po prostu korzystajcie. Ja to robię, kiedy mogę. To w ogóle nie jest istotne, czy ja już to miałam, czy nie miałam, czy umiem, czy nie umiem. To jest zawsze do wyćwiczenia. Ja zawsze mogę lepiej, ja zawsze mogę sprawniej posługiwać się językiem, posługiwać się pytaniami. Ale też taka uważność na bariery komunikacyjne, na to, żeby nie zadawać pytań sugerujących. Tak? No, generalnie wiecie, o co chodzi. I tutaj bardzo mocno podkreślam, właśnie trzy wykrzykniki tu stawiam. Dbajmy o rozmowę doradczą jako narzędzie diagnostyczne we własnym warsztacie. I teraz kilka myśli na koniec, już absolutnie podsumowuję. Przypominam o tym, że to, o czym mówiłam, jest mocno zakorzenione w tej koncepcji lifelong guidance, czyli poradnictwa całożyciowego. Im więcej ja dam uczniowi narzędzi do autodiagnozy, to on z tymi narzędziami pójdzie w dorosłe życie. On po prostu to będzie miał. Czy on z tego skorzysta, czy nie, to już jest inna bajka. Ja nie mam na to wpływu, ale ja mu to daję. Konteksty diagnozy, narzędzia diagnozy. Tak, to jest bardzo ważne. Druga rzecz, która wydaje mi się istotna, to jest etyka i profesjonalizm doradcy zawodowego. Po prostu przyglądajmy się własnemu warsztatowi, ale też zachowujmy się etycznie. I ja to mówię szczególnie w kontekście testów.
Jeżeli nie mam do czegoś uprawnień, jeżeli nie mam kompetencji, jeżeli jestem nieprzeszkolona, jeżeli nie kupiłam, jeżeli to jest narzędzie komercyjne, to po prostu tego nie robię. No i myślmy o sobie też jako o doradcach w kontekście kompetencji diagnostycznych. Po prostu warto od czasu do czasu poprzyglądać się, co mam, czego nie mam, ale nie tak w ogóle, tylko w kontekście tego, co robię w moim obszarze czy pracy zawodowej. Jeżeli pracuję w szkole podstawowej, to ustalam sobie, co chcę diagnozować i wiem dlaczego, i do tego buduję warsztat. Jeżeli pracuję w szkole ponadpodstawowej, to wiem, co chcę diagnozować i do tego ustawiam sobie warsztat. I wtedy wiem, co mam, czego nie mam, co trzeba jeszcze zdobyć, na czym jeszcze trzeba popracować. I wydaje mi się, że to są takie najważniejsze rzeczy. Słuchajcie, no to ja się wypowiedziałam. Jeżeli są jakieś pytania, to ja poproszę, jeżeli będę potrafiła, to chętnie odpowiem, a przynajmniej spróbuję. Nie wiem, czy jest z nami Klaudia. Cały czas jestem tutaj intensywnie na wszystkich czatach. Tak, oczywiście, pytań jest bardzo dużo, także będziemy wybierać. Okay. Na niektóre już odpowiedziałaś w międzyczasie, zerkając na czat. Dobrze, to w takim razie będziemy lecieć jakoś tak, nie wiem, czy po kolei. Będę te pytania wyświetlać. Sekundkę. Dobrze, mamy takie pytania na temat też tematów, które ty realizujesz, mając właśnie 10 godzin w cyklu kształcenia, jakiś taki must have, jeżeli byś mogła hasłami odpowiedzieć. Już za chwilkę wyświetlę. No to słuchajcie, jeżeli chodzi o... To się słychać wie, czy nie? Tak, tak, słychać, wszystko jest okej. Jeżeli chodzi o takie gotowce, to i potrzebujecie inspirację na te 10 godzin, to rok temu prowadziłam webinar dotyczący wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego. I tam macie podwieszony nasz wewnątrzszkolny program z tematami na dziesiątki w siódmej i dziesiątki w ósmej. I tam generalnie macie rozpisane wszystko właściwie od zerówki. Na stronie szkoły my to mamy podwieszone, po prostu częstujcie się. Prawdopodobnie zrobię jakieś korekty w tym roku, to znaczy do 30 września musimy to zatwierdzić, więc jeżeli będę chciała wprowadzić korekty do tego czasu, to wprowadzę. Jeżeli już, to będą to korekty kosmetyczne. I tam możecie, to jest szkoła podstawowa numer 25 z oddziałami integracyjnymi specjalnymi w Poznaniu i tam na stronie internetowej jest, ale dokładnie omówiłam to na webinarze, który był rok temu i pewnie Klaudia jakieś tam linka wrzucicie do niego. Tak. Tam dokładnie omawiam, jak my to robimy w szkole. Oczywiście to jest nasze, tak? Jeżeli wam to będzie przydatne albo was to zainspiruje, to się oczywiście częstujcie. Myślę, że póki co mamy dosyć luksusową sytuację, ponieważ te dziesiątki możemy sobie stworzyć jak chcemy. Znaczy mamy treści wskazane w rozporządzeniu, ale jak my to ułożymy, to już jest nasza sprawa. Jesteście z różnych miejscowości i pewnie tam niektóre organy prowadzące próbują coś tam robić. No, różnie to wygląda. My mamy swoje. Ja oczywiście... Tak jak mówiłam też na tym webinarze, ja mam luksusową sytuację, ponieważ ja też mam studentów, którzy uczę i diagnostyki, i metodyki, oni mi pomagają w ramach praktyk, ale tutaj warto sobie popatrzeć, czy macie sojuszników. Generalnie chodzi o to, żeby w tych dziesiątkach te treści zamknąć, ale jak wy je sobie poukładacie, to już jest wasza sprawa. Ja tylko dodam do tego, jak sobie będziecie na tę stronę patrzeć, to my mamy też podpięte pod to oddziaływania adresowane do rodziców. Dlatego, że ja już się nieraz przekonałam, że, przepraszam, że to powiem wprost, ale rodzice są często słabym ogniwem, jeżeli chodzi o wiedzę. Dlatego, że często projektują na sytuację własnego dziecka to, jak było za ich czasów. I też często mam tak, właściwie co roku mam tak, że uczeń przychodzi na pierwszą lekcję i mówi, a ja wiem, co pani będzie z nami robić, testy.
Ja mówię, no nie będę robić testu, a mama mi powiedziała, że pani będzie. I to jest też ważne, żebyście robiąc swój program w szkole, pomyśleli o, w cudzysłowie to mówię, zajęciach wyrównawczych dla rodziców. Żeby oni też wiedzieli, co wy robicie i też warto ich odesłać do dobrych materiałów, do aktualnej wiedzy. Czyli odpowiadając na to pytanie, co robię w ramach dziesiątek, odsyłam na stronę szkoły, tam po prostu macie dokładnie to opisane, albo do webinaru z zeszłego roku, gdzie macie to dokładnie omówione. Mhm. Tak, jeżeli chodzi o webinar WSDZ, to na kanale YouTube Mapy Karier, ale również na blogu na stronie Mapy Karier bardzo łatwo to odszukacie, też za chwilkę wrzucę link. Dobrze, pytanie o badanie osobowości. Absolutnie nie badam osobowości, dlatego że nie jestem psychologiem. I teraz pytanie, po co miałabym badać osobowość w szkole podstawowej? Tak? No odpowiadam krótko, nie badam, po pierwsze dlatego, że nie jestem psychologiem, a poza tym uważam, że na tym etapie edukacyjnym to niczemu nie służy. I teraz pytanie, czy mówimy o osobowości, czy mówimy o takiej kategorii, która się pojawia też w literaturze, o osobowości zawodowej, tak? Bo to są dwie różne kategorie. I u Holanda była osobowość zawodowa, tak? Więc osobowości oczywiście nie badam. Dobrze. Mamy tutaj też takie pytanie, jak rozdzielić, co bardziej pasuje do szkoły podstawowej, a co do szkoły średniej? O, super pytanie. Dla mnie takim kryterium jest cel, czyli w czym doradztwo ma pomóc uczniowi szkoły podstawowej, a w czym ma pomóc uczniowi szkoły średniej. I tutaj od razu rozdzielamy sobie liceum i szkoły kształcące w zawodach. A właściwie w szkole branżowej i w technikum też powinno być to zróżnicowane, dlatego że my zakładamy, że uczeń technikum też generalnie wybiera ścieżkę prowadzącą na studia wyższe. Dla mnie podstawówka jest bardziej bazowa, tak, to jest oczywiste, natomiast doradztwo, teraz uwaga, to jest wydaje mi się bardzo ważne i to chyba też zabrzmiało w tym pytaniu, mam wrażenie. Nie jest dobrze dla nas, to jest właściwie strzał w stopę, jako dla doradców, jeżeli uczeń ma poczucie, że w szkole średniej, tak ją nazwijmy, ma dokładnie to samo, co miał w podstawówce. To jest trochę strzał w stopę. To jest po prostu psucie profesjonalnego obrazu naszego środowiska. Ja sobie tak myślę, że doradztwo w szkole ponadpodstawowej powinno być po prostu bardziej profesjonalne i wprowadzać też takie kategorie, których oni wcześniej nie słyszeli. A tak jak mówiłam wcześniej, jeżeli wprowadzicie im kategorie zatrudnialności albo kompetencji zatrudnieniowych, albo kompetencji zarządzania karierą, to na pewno będą mieli poczucie, że traktujecie ich jak dorosłych i że na pewno nie jest to to samo, co mieli w podstawówce. Dla mnie kluczowe jest kryterium celu. Okej, dzięki. Mamy tutaj też takie pytanie, czy poleca Pani, ono jest z Facebooka, dlatego go nie wyświetlę, czy poleca Pani jakiś kwestionariusz, który nie miałby przestarzałych zawodów? Bardzo brakuje mi narzędzi, które byłyby dostosowane do czwartej rewolucji przemysłowej i miały na przykład UX designera, Scrum Mastera czy Data Scientista, czyli takie... Nie mam absolutnie takiego narzędzia i ja go właściwie nie potrzebuję, bo to jest znowu pytanie jakby w logice cechy i czynnika, czyli zróbmy coś i dopasujmy do zawodów. A ja bym bardziej poszła w kierunku, że mam zawód i z uczniami albo robię do niego profil, albo zastanawiam się, co jest potrzebne, albo jakie cechy sprzyjają, albo nie sprzyjają. Ja do tego w ogóle nie wykorzystywałabym testu. No, ale to jest moje myślenie. Ja po prostu odchodzę od tych narzędzi cechy i czynnika poza mukozem. Nie mam, po prostu nie mam, ale też nie szukałam. Dobrze. Okej, tutaj mam takie pytanie, wyświetlę je. W jakiej formie zdiagnozować społeczność szkolną dzieci, uczniów, nauczycieli, rodziców w przedszkolu i w klasach 1-8? No i to jest bardzo trudne pytanie, bo pytanie, w jakim celu ja jako doradca mam diagnozować społeczność szkolną? Bo to znaczy, że ja diagnozuję grupę. I teraz, jeżeli diagnozujemy duże społeczności, no to idziemy w kierunku sondażu, tak? Sondażu diagnostycznego.
Jeżeli chcecie zrobić to szybko i sprawnie, no to wykorzystujemy technikę ankiety. Ale to jest do badań. Tak? To jest do badań, bo jeżeli my myślimy o doradztwie zawodowym jako pomocy konkretnemu uczniowi, tak? No to pytanie, na ile ja potrzebuję badań społeczności szkolnej. Żeby było jasne, ja robię badania społeczności szkolnej, ale nie w obszarze doradztwa, tylko generalnie diagnozy szkolnej. I wtedy robię sondaż diagnostyczny. Pamiętajcie o jednej rzeczy, że jeżeli mówimy o sondażu, to my mówimy i o ankietach, i mówimy o wywiadach skategoryzowanych. Ale jeżeli tutaj mamy rodziców i nauczycieli jeszcze, to podpowiadam takie rozwiązania metodologiczne jak dyskusja grupowa, ale też fokusy, grupy fokusowe. To też jest ciekawy materiał i bardzo łatwo skumulować dane. Też łatwo je dosyć analizować, ale to jest bardzo duże pytanie dotyczące tak naprawdę metodologii badania populacyjnych. To no, generalnie sondaż diagnostyczny. Dziękuję. Pojawiają się też pytania a propos tego, co mówiłaś o pracowni testów psychologicznych, na przykład właśnie takie pytanie, jakie szkolenie na psychometrię warto zrobić, czyli pewnie takie uszczegółowiające. Na Facebooku było też pytanie o konkretne narzędzie z pracowni, czyli wielowymiarowy kwestionariusz preferencji. Czy jakie jest twoje zdanie na ten temat, czy znasz? Wiecie co, ja po prostu nie chcę się wypowiadać za pracownię testów psychologicznych. Po prostu najlepiej się z nimi skontaktować i dopytać o te rzeczy. Ja nie mam z nimi żadnego związku, tak? Ani zawodowego, ani po prostu nie współpracujemy. Jeżeli jesteście zainteresowani właśnie psychometrią, to zobaczcie, co mają aktualnie w ofercie. Na pewno mają dużo. Okej, czyli odsyłamy. A jeszcze jedno pytanie, jakie narzędzie polecam? To jest znowu pytanie takie troszeczkę obok, bo tak jak wam mówiłam, ja narzędzie mogę dobrać ze względu na cel i przedmiot, a nie tak w ogóle. Okej, tak, widzę, że te wszystkie narzędzia są też dosyć dokładnie opisane na stronie, także można się z tym zapoznać. Dobrze, tutaj widzę, że są pytania o link do zeszłorocznego webinaru na kanale Mapy Karier. Ten webinar jest widoczny. Teraz niestety nie mogę wejść chwilowo na czat, ale zaraz ten link podam. Powiem też, że gdy jutro umieścimy nagranie tego webinaru na YouTubie, podamy tam jak najwięcej linków, czyli to, z czego możecie skorzystać. Może nie wszystko tutaj tak dajemy radę wrzucać na czat, ale będzie to w taki usystematyzowany sposób. Również link do webinaru darmowego, o którym profesor Małgorzata przed chwilą mówiła, tak? Do webinaru ePale, także to wszystko będzie. Okej, jeszcze takie ogólne pytanie o szkolenia, bo tutaj mówiłaś właśnie dużo o dokształcaniu się, o tym, o pogłębianiu swojej wiedzy, to co jeszcze polecasz, gdzie się można właśnie dokształcać, co robić? Ojejku, tak trudno jest mi polecać, bo dużo się dzieje. Ja też nie wiem, co się dzieje lokalnie. Natomiast jeżeli ze swojej strony mogłabym coś polecić i za co biorę odpowiedzialność, to też zachęcam was do korzystania z ePale. Ja tam generalnie co miesiąc wrzucam jakieś wpisy na bloga dotyczące doradztwa. Też wrzucę, myślę, Klaudia, tobie prześlę linka do takiego zbiorczego, właśnie do zestawu tekstów dotyczących doradztwa, które tam ePale pozbierało. Też są różne szkolenia, warsztaty. Musicie patrzeć, co się dzieje lokalnie, ale też zachęcam do tego, żeby się organizować i pewne rzeczy sobie organizować w własnym zakresie. Po prostu jeżeli wiecie, czego potrzebujecie albo czego nie macie, to po prostu się rozglądajcie. Ja mam takie doświadczenie, że bardzo wiele fajnych rzeczy dzieje się bezpłatnie. I że to wcale nie jest tak, że trzeba wywalać jakąś mega kasę na to, żeby się z czegoś przeszkolić. Tymczasem trzeba. Ale najczęściej jest tak, że po prostu można znaleźć wartościowe rzeczy, które są robione bezpłatnie. No i też uczmy się od siebie. Ja na przykład bardzo cenię sobie taką formę, że po prostu jak nie wiem, to pytam. I ważne jest to, żeby wiedzieć, kogo pytać. Także też warto się organizować we własnym zakresie. Tak, no ja zapraszam również na nasze szkolenia, będziemy je w dalszym ciągu organizować w tym roku jako Mapa Karier. Są też dostępne nagrania z ubiegłych lat, także
Także wszyscy, dużo już jest w internecie, już dużo tematów podjęliśmy. Jeszcze takie ciekawe pytanie, jak zwiększyć motywację do doradztwa zawodowego wśród uczniów szkoły branżowej? Jakie ty masz sposoby? Ja z szkoły branżowej to generalnie, tak wiecie, akcyjnie, doradczo, natomiast mogę powiedzieć o doświadczeniu z mojej podstawówki, gdzie poziom motywacji jest drastycznie niski do momentu, aż się zorientują, że to jest o nich i dla nich, a po drugie, jak się zorientują, że nie wiedzieli, że nie wiedzieli. Znaczy, dla mnie takim momentem, gdzie zmienia się ta krzywa zaangażowania, jest moment, kiedy oni sobie uświadamiają nieuświadomioną niekompetencję. Znaczy, jak się zorientują, że nie wiedzą i że zorientują się, że wiedzieć jest po prostu w ich interesie. I to jest jakby sposób, który u mnie zadziałał, natomiast tak to no nie odważę się tak. Bardzo szerokie pytanie. Rzucam złotych myśli, bo nie mam. Okej. Okay. Dobrze, jeszcze może w takim razie wyświetlę jedno pytanie takie merytoryczne. Ono dotyczy młodzieży ze spektrum autyzmu, ze zespołem Aspergera. Czy można stosować te same metody i narzędzia, co dla uczniów zdrowych? To też bardzo szeroki temat, ale jakbyś mogła coś podpowiedzieć. Właściwie nie wiem, jak na to pytanie odpowiedzieć, bo co to znaczy te same metody i te same narzędzia? Jeżeli chodzi o narzędzia wystandaryzowane, to oczywiście, jeżeli chcecie mieć narzędzie do ucznia ze specjalną potrzebą edukacyjną, to generalnie powinno być narzędzie znormalizowane dla tej grupy, tak? Czyli generalnie niewiele jest takich narzędzi. Natomiast jeżeli mówimy o narzędziach miękkich, no to jasne, że tak, tylko musimy to dostosowywać. Znaczy, ja wam powiem z własnego doświadczenia, że w mojej szkole pracuję z uczniami z różnymi potrzebami i podstawowa zasada to jest indywidualizacja. Czyli nawet to nie jest tak, że mam to samo dla wszystkich uczniów ze spektrum autyzmu, tak, czy z zespołem, czy z czymś tam, bo to tak nie działa. Generalnie po prostu indywidualizacja i z niektórymi to chwyci, z niektórymi coś innego chwyci. Natomiast moje doświadczenie jest takie, że zawsze chwyci rozmowa. Zawsze chwyci rozmowa, nie? Ona ma różny kierunek, różny zakres, różną głębokość, ale to jest narzędzie, które się zawsze sprawdzi. Dzięki, Małgosiu. W takim razie myślę, że będzie super, jeżeli pokażesz ostatni slajd, ponieważ jest też takie pytanie, czy jest do ciebie jakiś namiar? I wiem, że na ostatnim slajdzie podałaś maila, także możecie go zobaczyć tutaj w prawym dolnym rogu. Widzę, że już czas nam się kończy, właściwie to już nam się skończył, ale mówiłam, że możemy chwileczkę przedłużyć. Ja bym chciała bardzo serdecznie podziękować Małgosi za poświęcenie czasu nie tylko na ten webinar, ale też na przygotowanie, podzielenie się z nami wiedzą i tym chciałabym podziękować też za to, że zawsze tak wspierasz mapę karier i służysz nam i radą. Ja dziękuję za zaufanie i za zaproszenie. Bardzo, bardzo cenne informacje, także bardzo dziękujemy i myślę, że będziemy wracać do tego webinaru jeszcze wielokrotnie i on po prostu pozostanie aktualny w kolejnych latach szkolnych. Także bardzo, bardzo serdecznie ci dziękuję. Także zapraszam też do odsłuchania webinaru o WSDZ. Ten webinar odbył się również na początku poprzedniego roku szkolnego, także jeżeli czeka was przygotowanie WSDZ-u, to nie ma lepszego miejsca niż właśnie nagranie tego webinaru. I chciałam wam jeszcze powiedzieć o pewnej nowości, która pojawi się w mapie karier w drugiej połowie tego tygodnia. Już pisaliśmy na Facebooku, że obchodzimy, mapa karier obchodzi czwarte urodziny, czyli tak naprawdę już od 4 lat nasza baza zawodów rośnie. I nadszedł taki moment, że zmieniamy wygląd karty zawodu, czyli tego, co jest tak naprawdę sercem mapy karier. Będzie to wyglądać
No nie pokażę Wam, jak dokładnie to będzie wyglądać, bo to trzeba będzie wejść na stronę pod koniec tygodnia i sobie poklikać, ale tak zmieniliśmy układ treści, żeby był bardziej intuicyjny dla Was, dla Waszych uczniów, także zapraszam do eksploracji, na pewno poinformujemy o tej nowości i na Facebooku, i w naszym newsletterze, tutaj na zachętę dosłownie takie zdjęcie. To jest jedna informacja. A później będą kolejne niespodzianki z mapą karier, także pozostańcie z nami we wrześniu i dalej. Rozpoczął się nowy rok szkolny. Nasza fundacja realizuje nie tylko projekt Mapa Karier, ale również Pistacja Matematyka, znana na pewno wielu z Was. Możecie nie wiedzieć, że oprócz matematyki mamy już wideolekcje z chemii, z fizyki i biologii dla szkoły podstawowej. W ciągu wakacji pojawiło się sporo wideolekcji, także zapraszam Was do polecania wideolekcji uczniom, ale też innym nauczycielom, rodzicom, przesyłania linku pistacja.tv i cały czas ta baza wideolekcji rośnie, także z nowym rokiem szkolnym zachęcam Was do tego. To jest taka alternatywa dla płatnych korepetycji, ale też możliwość powtórki materiału ze szkoły w nieco inny sposób z naszymi wideolekcjami. I to już wszystkie ogłoszenia, że tak spojrzę na czat, czy nie macie dodatkowych pytań. Tak jak mówiłam, nagranie będzie dostępne już jutro z wieloma linkami, czyli uzupełnimy to, o co też pytaliście na czacie i to, o czym Małgosia mówiła podczas spotkania. I życzę udanego początku roku szkolnego i dużo energii i dużo dobrych pomysłów na diagnozę i dużo własnej inwencji i kreatywności. I jeszcze raz bardzo dziękuję Małgosi za niezwykle ciekawy webinar. Także dziękuję, wszystkich pozdrawiam serdecznie. Dobranoc wszystkim i do zobaczenia. Dobranoc.